Wobbling.com zaprasza do wysłuchania darmowego fragmentu audiobooka. Pobierz aplikację Wobbling i słuchaj audiobooków zawsze, gdy masz na to ochotę. Wydawnictwo Czarne zaprasza do wysłuchania książki Gabriela Krausego Tu byli, tak stali. Czyta Jacek Beller. Nagrania Studio Takto. Na twarz się nie patrz. I wyskok z fury i nogi na chodniku i to właśnie ten moment. Jak wyskoczysz z wozu i już za późno, żeby się cofnąć. Kiedy wiesz, że na bank to zrobisz, choć adrenalina wali po całym ciele tak, że przez chwilę aż się chce być zupełnie gdzie indziej. Więc teraz ciśniemy pomału ulicą, ona jest za daleko przed nami. Źle wybraliśmy moment, ale nie możemy pobiec, żeby ją dopaść, bo się zaniepokoi. Obróci, to się skradamy, ale szybko. Kominiara ciasno opina mi twarz. Naciągnąłem jeszcze na nią kaptur. Czuję adrenalinę wybuchającą głęboko w piersiach, jak konająca gwiazda. Zupełnie jakby całe moje ciało pulsowało niczym serce. Więc skradam się szybko, żeby być zaraz za nią. Gotti tuż przy mnie, a ona nas nie słyszy. No bo tak suniemy nisko przy ziemi w czarnych, bawełnianych dresach od Nike, więc ciuchy nie szeleszczą. Nike nie stukają, chodnik. Przez parę uderzeń serca widzę też, że cała ta ulica wygląda jak czyjeś wyobrażenie spokojnego życia. Nad nami unosi się słońce, wielka gula na bebechu nieba. Zalewa ulicę pod sobą jasnością, która opływa wszystko. Schludne rzędy idealnych domów, lśniące zielone krzewy wzdłuż chodników, chłodny, metaliczny zapach poranka i teraz ta babka pcha furtkę. Schodzi z ulicy, idzie ścieżką do swoich drzwi. No tak, zjebaliśmy moment, ale zdążymy jeszcze dopaść się na progu, więc teraz już biegiem. Niby wciąż cicho, ale musimy być szybcy, bo nam zwieje, więc wbijamy w furteczkę. Ona już prawie przy drzwiach, sznupie w torebce za kluczem od chaty. Podbiegamy ścieżką i już jesteśmy za nią, jakbym wyciągnął rękę. Mógłbym dotknąć jej włosów, czuję zapach szamponu i miękkość i zaraz drogie perfumy, od których prawie bierze mnie na żygi i w tym momencie urywa się wszystko, co kiedykolwiek dotąd znałem. Wspomnienia, przeszłość, przyszłość, moment. I znika też ta ulica. Ten poranek. Wszystko wokół nas, jakbym zapomniał o całym świecie, jest tylko teraz. Ostre jak kryształ, tu, na progu. Ale zanim zdążę zacisnąć ręce na jej szyi, żeby babę ululać, ta się obraca i pruje japę. Widzi mnie, czy raczej tylko moje oczy i kawałek ust przez trzy otwory w czarnej kominiarze, co ją mam na głowie. Jakby uświadomiła sobie nagle, że wdepnęła w koszmar, o którym nawet nie miała pojęcia. A my wiemy, że się wszystko zesrało, no to chuj. Nie ma opcji, że wyjdzie po cichu i nikt nie zauważy, więc i tak ją łapię. Napieram przed ramieniem na gardło, obracam ją tyłem do siebie, przyciągam mocno do piersi, a Gotti próbuje ściągnąć jej z nadgarstka tego kartiera, ale jakoś mu nie idzie. Się ziom normalnie szarpie, metal wpija się w jej dłoń, baba się drze, zabierz to już, zabierz, a mnie już odpuściło to pulsowanie w sercu i brzuchu całkiem, bo robimy nasze, w tym momencie nie istnieje nic innego, wewnątrz mnie totalna cisza i spokój, mówię jej w ucho, przestań się kurwa szarpać, ale Gotti wciąż nie może ściągnąć tego zegarka, choć ona normalnie aż nadstawia mu rękę, widzę, że typ ma w oczach centralny, co do chuja, no nigdy dotąd nie było, żeby nie dał rady ściągnąć komuś zegarka. A ten tu ma brylanciki wokół całej ramki, więc bardzo byśmy go chcieli. Spokojnie poszedłby za 10-15 kafli. Więc sobie myślę, chuj z tym. Baba już wyje. Nie ma co się bawić z lulaniem. Równie dobrze mogę pomóc Gotiemu. Otwierają się drzwi domu. Całe białe z mosiężną kołatką. Stoi w nich chłopak. 17-18 coś koło. I tylko lampi się na nas jak porażony i mówi mamo, a ja spoglądam na niego, spotykamy się wzrokiem i w jego oczach, ale też nad jego ramieniem, za jego plecami widzę życie inne niż moje. Coś może lepszego? Coś bez tylu ostrych kantów i psutych części? A my wciąż próbujemy z tym zegarkiem i nagle Gotti robi zwrot i wali młodemu gonga na ryj. Raz, typ, gleba. Gotti zatrzaskuje drzwi i znów jesteśmy tylko my i baba. I widzę, że na serdecznym typiarze ma duży pierścionek z diamentem. Próbuje ściągnąć, ale ani drgnie. Skóra jej się podwija, boli ją. Kręcić nie ma co, bo przed nim ma jeszcze założoną obrączkę, normalnie jak blokada. No to wyłamuje jej ten palec. Składa się płasko, tak że paznokciem zaraz dotyka nadgarstka i dziwna sprawa. Zawsze myślałem, że jak się komuś łamie palec, to się czuje, jak kość pęka. Może nawet słychać, a tu nic, nic nie czuję, jakbym kartkę składał. Palec idzie tak, jakby od zawsze zginął się w drugą stronę, a ta znów wyje na mnie. Żebym to zabrał, zabrał i już, ale nie mogę. Ba, parę sekund i już widzę, że palec puchnieje u nasady, jak przy złamaniu. I już wiem, że na bank tego pierścionka nie ściągnę.
a drzwi znów się otwierają. Stoi w nich facet w czerwonym swetrze i wiemy na 100%, że już się wszystko zesrało. Trzeba spadać, ale wciąż mamy nadzieję, że przynajmniej coś wyrwiemy, że nie na darmo się szarpaliśmy, a tu facet łapie żonę w pasie i ciągnie do siebie. Wciąga za drzwi, a gotyniec tylko: ej, snupiacz, weź chuj z tym, ziom, czas wypierdalać. Już się obraca od domu, żeby myknąć do fury, bo już czeka na środku ulicy, a w głowie słyszy: ni chuja, z pustymi rękami nie wracam. Więc facet wciąga żonę na chatę i widzę, że hol mają w beżowej wykładzinie. Takiej puszystej, miękkiej. Takie włosie to, weź się, każdy promyk słońca. Ciepło będzie, aż się normalnie chce glebnąć i spać. A ja jak laser sięgam przez próg, kiedy typ zamyka drzwi, łapie babę za rękę, ciągnę na zewnątrz, facet z całej pary trzaska tymi frontowymi drzwiami w rękę żony, ta się drze, słyszę przecież. Goty już zawrócił, leci chodniczkiem do furtki, a ja przez uchyloną szparę widzę, że baba upuściła torebkę. No to się schylam, cyk, łapię, a drzwi znów otwierają się na oścież i facet ściska kij do krykieta. Odwija na mnie, ale ja już robię unik, więc idzie nad głową, choć czuję podmuch szarpiący kumieniaru. Zawracam i gonię chodniczkiem z torebką w garści za furtkę, ale fura do spierdalania już się zawinęła. Już powoli ciągnie ulicą i jedne drzwi z tyłu są szeroko otwarte. Goty wrzeszczy, żebym wsiadał, a typ goni za mną i wywija nad głową tym kijem do krykieta. Ryczy wściekły jak skurwysyn. Żadnych słów, czysty hałas, więc gnam za furą, oddycham porankiem. Szklane igły światła przeszywają niebo i sypią się wszędzie wokół mnie. I wcale nie jestem pewien, czy dam radę. Normalnie nie mogę dociągnąć do tych otwartych drzwi, w sensie, no, wejście, jaka jazda. Przecież to się nie może tak skończyć. No nie ma opcji. Już przy nich jestem i wskakuję na tylne siedzenie z Szczupakiem i Goty mnie przytrzymuje, a samochód, moje giry wciąż z niego wystają. Ostro rusza naprzód, Goty wciąga mnie do środka, sięga nad moimi plecami, zamyka mocno drzwi i Tyrell zabiera nas stamtąd. Z ulicy wyjeżdżamy na główną i nawijamy z Tyrellem, że no kurwa ja pierdolę, facet, no nie szło jak tego sikora zerwać, ale pojebane, i ściągam kominiary i Goty ściąga swoją i normalnie jakbyśmy się wynurzyli i łapali powietrze po nurkowaniu gdzieś głęboko w oceanie, żebyśmy się tam pod wodą zasiedzieli, tak że człowiek nawet nie wie, że już tonie. A Goty mówi: ziom, no kurwa, nie mam pojęcia, co się tam odjebało. Ale nie mogłem jej zerwać tego zegarka, no nie mogłem, się tylko szarpałem, ale nie pykło, a Tyrell na to: no nie gadaj, mordo. Ale tak bez nerw, jak odruchowo, bo się centralnie skupia na tym, żeby nas cyk szmyk zabrać z okolicy. Się marszczy taki spięty, aż mu się twarz od tego robi, pupila to żółta. Ale serio, to jedzie mądrze. Nie ciśnie za mocno, żeby każdy widział, że spierdalamy, tylko jedzie tak, jakby musiał gdzieś dziś rano dojechać. No i wóz wygląda jak trzeba, zero bajerów, ale też nie za bardzo obity, niezjebany. Nikt nie powie, że na banku żywka i że potem pójdzie na spalenie. Więc kiedy jedzie tą dwupasmówką i mija sklepy, takie normalne poranne życie, które mogłoby dziać się wszędzie, z naprzeciwka na pełnej ciśnie bagietowóz. Błękitne rozbłyski mucą po budynkach i oknach bladymi snopami unicestwianymi przez jasność poranka, a ja i Goty zjeżdżamy z tylnego siedzenia. Kładziemy się za przednimi fotelami, bo wiemy, że to na nas wezwano policję. Leżymy na podłodze samochodu, ciasno utknięci, nogi przy nogach, tak żeby na pewno nie dało się domyślić, że z tyłu ktoś siedział. Głowy mamy tuż nad piachem i poprochami. Widzę szczegóły gumowego dywanika, który nagle staje się czymś istotnym. Jego kształt, faktura, powierzchni, barwa, jego... Ale radiowóz śmiga obok nas. Mknie w swoją stronę ku tej ulicy, z której wybiliśmy ledwie minutę temu. Ja się dziwię, bo zawsze mówią, co nie? Że policja ma słaby czas reakcji. Ciągle o tym pierdolą. A tu błyskawica, w sensie przecież cała nasza akcja. To ile mogła trwać? Ze 3 minuty? Pewnie mąż czy syn z miejsca zadzwonili na pały, kiedy my wciąż wisieliśmy na tej babie i próbowaliśmy rwać z niej fanty. No i fakt, jest gdzieś 10 rano. Tutaj zero ruchu, a ta nasza akcja to jednak była odjebana. No nie ma dziwne, że tak szybko po nas wyjechali. Ale nawet nie zauważyli Tyrella. Nawet nie spojrzeli na nasz wóz, a dwupasmówka zabrała nas już kawał drogi stamtąd. Wracamy na tylne siedzenie. Zaraz wrócimy na metę. Teraz można się już wyluzować. Udało się. Nie dorwał nas. A Goty zaczyna kurwa się, om, jakie to było dojebane, ja pierdolę. Regularnie robi mi dobrze przy Tyrellu. Facet, kumasz, snupiacz, to przechuj. No nie chciał odpuścić, tak mówi. Oczy ma wielkie, się uśmiecha. Sama biel, biel, biel. A ja na to: kurwa, typie, co? Miałem spierdalać na sucho, więc Tyrell pyta: no to co masz, ją? Pokazuję mu torebkę. Prada. Pewnie sama warta z kafla. A Tyrell dalej: a jakiś hajs tam jest? No to zaczynam trzepać. Same fanty bogatej babki. Perfumy. Drogi krem do rąk.
Trochę wizytówek, więcej randomowego szajsu. Nawet nie patrzę, co to. Przecież spuścić się nie da. Ale mam i portfel, a Gotti akurat nawija do Taylora. Facet, trzeba dzwonić do reszty ziom, bo nie wiemy, gdzie teraz są. No to ryję przez ten jej portfel, ale tak, żeby Taylor się nie ściął. I właśnie widzę, że jest tam 750 funtówkami. To szybciutko wyciągam i pakuję głęboko w kieszeń, bo wiem, że Tyrell i reszta będą chcieli działkę. Ale chuja wam, myślę sobie, to moje i Gotiego. Nikt inny nie ryzykował wolnością, nie odjebał takiej akcji, tylko Gotti i ja. Nawet jeśli się zesrało, no i przecież to śmieszna kasa, jak na to, co chcieliśmy zgarnąć. Biorę. Nikt się nie zetnie. Normalnie to Jungle, Gotti i ja dostajemy największą działkę ze zgarniętego, tak po 30% każdy. Jungle zaoprzenia okazji wystawianie i nam. Ja i Gotti, bo to my chopiemy i najbardziej się narażamy. Resztę zgarnia Tyrell. Bo on tak naprawdę to tylko jeździ tam, gdzie mamy odpalić akcję, a potem nas stamtąd zabiera. A teraz Tyrell pyta, no co tam w tym portfelu ziom, hajsik jest? A ja mu tylko lipa, mordo. Same karty i wyciągam czarną American Express i wszyscy robimy chórem. O ja jebę. Po tym widać, że ten zegarek i pieczonek to by były konkretne funty. Zdecydowanie to byli jacyś odjebani bugole, mówi Gotti. W sensie i tak wiedzieliśmy, że typiara srała forsą. Już same ciuchy, ta biżuteria. Przecież to dzień powszedni rano. Nie szła robić nic specjalnego. Pewnie wracała sobie z kawiarni czy od fryzjerki i robiła sobie coś z włosami, bo serio, fajnie pachniały. No i ten ogródek, przez który szła do dużych białych drzwi i ten dom. Taki, że żadnego z nas nigdy nie będzie na taki stać. Choć fajnie sobie myśleć, że kiedyś się uda. Ale ta czarna karta to już inna bajka. To jest zupełnie inny poziom najebania kasą. O tym to słyszałem tylko w tekstach niektórych raperów, gości takich jak Jay-Z i Lil Wayne, czy jeszcze Kanye. Te, co to lecą bragą, że zajebiście żyją, bo mają czarne karty, ten ostateczny symbol bogactwa, bycie częścią autentycznej elity w społeczeństwie, wyrwania się ponad większość. Chowam sobie kartę do kieszeni na pamiątkę po dzisiejszym. Coś, na czym pewnie nigdy nie zobaczę tłoczonych liter własnego nazwiska, więc chuj. Może być i cudza. I tak z niej nie skorzystam. Pewnie już ją zastrzegli, mówi Tyrell. I znów wszystko jest jak zwykle. Słońce nie robi, pogoda, no co, pogoda, ludzie na ulicy, to zwykli ludzie. Robią to co zwykle w poniedziałek rano. Są sklepy, samochody, hałas. Wszystko chuj. Jedziemy przez Golders Green. Dzieciaki już w szkołach, starsi na śniadanka w kawiarniach, sklepy otwarte, ludzie wsiadają i wysiadają z autobusów, każdy sunie po swojej osobistej nitce życia. Gotti dzwoni, mówi Junglowi, że akcja się zjebała, więc wracamy tam do Wilsden, gdzie się ustawiliśmy rano i po jakimś czasie widzę, już przed nami ich wóz. Nawet nie wiem, kiedy nas dogonili. Chyba już za Golders Green? Już tylko gadam se z Gottim. Wciąż nie możemy ogarnąć, że nie poszło mu z tym zegarkiem, bo już chyba ze 4 razy widziałem, jak zrywał takie z ludzi zawsze od pierwszego razu, zero problemu, a tutaj cię zesrało i weź zgadnij czemu. Powtarzamy sobie to wszystko, co się działo tam na progu i ten odgłos, jak drzwi trzasnęły typiarze o rękę i lejemy, w sensie no typ centralnie jebnął drzwiami w rękę żony, bo zdążyłem sięgnąć do środka i wyciągnąłem jej łapę za próg, mówię. I właśnie zero wyrzutów sumienia mnie, nic nie gryzie. Gotiego nic nie gryzie i nie dlatego, że jesteśmy źli ludzie. To żadne takie moralizowanie dla ubogich, no kurwa. Po prostu w ogóle nic nie czuję na temat tej akcji. Babka na stówę ani przez chwilę nie myśli o ludziach takich jak ja. O tym, jak to jest być kimś takim jak ja. Ma na mnie wyjebane, a ja na nią. No i to nie tak, że ma na mnie wyjebane przez to, co się stało dziś rano. Srała na mnie jeszcze w ogóle, zanim się zetknęliśmy. A wszystko dlatego, że żyjemy zamknięci, każdy w swoim malutkim świecie. Więc jebać sumienie. Co mam się spinać, żeby coś poczuć, jeżeli nie bierze mnie na to samo siebie? No, to tak. Więc zajeżdżamy na parking pod małym blokiem w Wilsden, tam skąd rozjechaliśmy się rano. Kominiarę pakuję do kieszeni z forsą, przynajmniej nie będzie widać, że coś jeszcze tam skitrałem. Wysiadamy z wozu, Tyler i Gotti odpalają fajki, kiedy podjeżdża drugi samochód, Porsche, szary metalik. W nim zawsze buja się Jungle, a jego bratanek Zjawa prowadzi i tak szuka ludków do wychapania. Idealna fura na takie zwiady. Zbyt wyjebana, za droga, żeby się kojarzyła z chapaniem na wyrwę. Więc Jungle może z niej obciąć takich typów, wyliczyć sobie, kogo opyla się obskoczyć. No i jeszcze, jak jedziemy w parze, przeważnie oni przodem na rozpoznaniu, a samo odjebywanie akcji to już my. No to nikt by nie powiedział, że jesteśmy razem. Bo ich fura wygląda jak złoto, no weźcie, Porszak, a my w jakiejś chujowej używce. W sensie, na nasz wóz się dupy nie wyrwie, co nie? Tu mamy dobre miejsce. Żadne zadupy, ale niedaleko od blokowisk.
Żaden z nas nie mieszka przy tej ulicy, ani nikogo tu nie zna. A sam parking jest otoczony siatką i wysokimi krzewami, więc z jezdni nas nie widać. Czengel wysiada z Porszaka, czoło ma aż zryte, tak się marszczy. Wysiada też Zjawa, pyta co i jak, ale go olewamy, ja i Gotti zaczynamy gadać z Dżunglem. Jeszcze raz mówimy o całej akcji, pokazujemy mu torebkę, a on wyjebać to typy, no kurwa. Może potem po nią wrócimy, bo da się taką upylić, no to idę. Kitram Pradę pod jednym z tych wysokich krzaków koło płotu, zasypuję suchymi liczmi. Gotti i Dżungle odchodzą od reszty, nawijają po cichu, to Dżungle jest szef. On nam ustawia akcję, ale wie jakie jest, szczególnie z Gotim. Tyrell i Zjawa to właściwie dochodzący, oni są tylko odjeżdżenia. Nie odjebują akcji, nie mają do tego jaj. Nie to co Gotti i ja. Śmieszna rzecz, jak pilnują, żeby dobrze wyglądać, nawet kiedy jedziemy chapać. Zjawa zawsze szczerzy ten swój ząb z białego złota, z jebitnym diamentem, a Tyrell zbija się w świeże białe spodnie od Moschino. Jakby jechał na Wiksę. Przecież jak jedziemy na akcję, to typy nie będą wyhaczać dup na te fanty. Nie ma co liczyć na macanko. No ale też lepiej, że nie siedzą w syfiastych szmatach. Jeszcze by ktoś zwrócił uwagę, że nie wyglądają na takich, co by ich było stać na jeszcze nie takim wozem. Więc Dżungle i Gotti wciąż gadają, obaj marszczą czoła, no to podchodzę i słyszę, jak Dżungle mówi, no nie, Gotti, musimy zaraz zorganizować nową furę. Dżungle garbi się, pochyla nad Gottim, a ten wtyka łapy za pasek swoich dresów od przodu i obraca głowę za każdym razem, kiedy Dżungle pochyla się do niego, jakby robił uniki przed słowami z jego ust, no i nie słyszę, o czym tam nawijają. Gotti warczy, ziom, ni chuja, nie będę niczego takiego odpierdalał. Zaraz po tym, co się stało, nie ma bata i zaczyna gadać o tym, że wierzy tylko we własny instynkt i że po prostu nie leży mu, żeby tak zaraz znów próbować, a Dżungle aż się pali, żeby coś mu powiedzieć, ale Gotti tylko się odwraca, w sensie nie ma, nie robię, nie pojebało. Zaciąga się mocno petem, rzuca go w cholerę. Co jest, Dżungle, pytam. A on zaczyna z detalami, że jak chcemy jeszcze chapać, to musimy kupić nową furę. Więc chciałbym, żeby jeden z nas podbił do butiku w Golder Screen. Jest tam taka sprzedawczyni, co zawsze nosi Rolexa model Daytona. Skroić jej ten zegarek, będzie hajs na nowy wóz. No wiadomo, każdemu też jeszcze trochę coś z tego skapnie. Dodaje szybko i spogląda w bok, odpluwa na krzak. A Gotti obraca się do mnie i daje, no co ty, snupiacz, chuj z tym. Tak coś czuję, że ta akcja się zesra. A ja słyszę samochody przyjeżdżające tam za krzakami, ale wszystko takie odległe, jakby cały świat ode mnie odpływał. Jakoś dotąd nigdy nie było z tym problemu. Dżungle organizował nam wozy do spierdalania, jak ten, którym jeździliśmy dziś rano. Znaczy w ogóle to on zorganizował naszą ekipę, więc trochę nie rozumiem problemu. Przecież wie, że ja i Gotti radzimy sobie z chapaniem, że wchodzimy w to. Ta akcja to była pierwsza, przy której się zjebało, więc następnym razem odrobimy straty i to z górką. Ale nie, teraz chcę, żebyśmy odjebali coś naprawdę z dupy. W sensie wracać do Golders Green, choć dopiero co tam byliśmy? I tylko po to, żeby zrobić hajs na nowy wóz? Gotti ma rację, przecież teraz to byłby obłęd. Bagiety na bank będą się czaić na ludzi. I co, w biały dzień wbijać się na wyrwę w sklepie? Skroić sprzedawczynię w butiku? Żadnego skradania, zero dyskrecji, nic? Po prostu wejście na bombę, łapać typiarę, a pewnie będzie się darła i nawet kominiary nie włoży, bo by mnie ścieli jeszcze przed sklepem. A skąd mam wiedzieć, gdzie tam mają kamery i w ogóle? Patrzę na Gotiego, a Dżungle obejmuje mnie ramieniem, prowadzi na bok z dala od reszty. Ale ta jego ręka tak trochę przyciasno leży przy mojej szyi. Ręka w skórzanej kurtki skrzypi jak wylinka węża. Wali od typa starym petem i wodą po goleniu, a on nawija, snupiasz. Przecież wie, że dasz radę, no pryszcz, musisz tylko wejść tam do butiku, zobaczysz babę. Podchodzisz do niej na luzaku i pyk, zrywasz jej zegarek. Zawsze bym coś chapnął, choć hajsu mam trochę odłożone, ale ciągle chcę więcej, więc daję się prowadzić tam na bok. Choć ta jego łapa na moich barkach coraz bardziej ciąży. No więc go pytam, niby jak dokładnie mam to zrobić? A on zaczyna mi pokazywać na swoim rolku, jak złapać za kopertę, szarpnąć pod kątem, tak że nagły impuls siły zerwie ten wichajster mocujący pasek do koperty. Przymierzam się na jego zegarku, powtarzam tak jak mi pokazał, ale nagle myślę sobie, co do chuja, nie... Nie. Jak Gotti w to nie wchodzi, nie ma bata. Tak to mi przepucują wszystkie te akcje, co je odjebałem. Puszczam rolka Dżungla i mówię, facet nie ma opcji. To już, kurwa, grubo przegięte, za dużo może się spierdolić, nie robię. Odwracam się, żeby nie widzieć jego twarzy, idę do Gotiego. Przez moment za sobą mam tylko ciszę, ale zaraz wraca cały świat, nieustanny hałas i pęd. Podchodzę do Gotiego, a on już wie, że odmówiłem i twarz ma centralnie spokojną, spłynęło mu to czarne z oczu i mówi... Bez lipy, snupiacz. Lepiej słuchać własnych instynktów, a nie patrzeć się na twarz. Na twarz się nie patrz.
Chuj cię boli, co se facet pomyśli, nie musisz mu niczego udowadniać, ziom. Ty już wiesz, że umiesz. Odjebać ten numer to w chuj słaby pomysł, ziom. Ja po prostu wiem, że to się zesra. Nawet nie wiem kiedy, już się rozchodzimy. Czangl mówi coś, że zadzwoni, zbijamy żółwiki ze Zjawą i Tyrellem. Tyrell idzie na Cricklewood. Czangl i jego siostrzeniec odjeżdżają w Porszaku, a ja i Gotti spadamy z powrotem na South Kilburn. Mówię mu, co sobie myślałem, że Czangl powinien po prostu kupić nowy wóz, żebyśmy mogli znów wyjechać na akcję, a tu wielkie kurwaco. Przecież jak typ chce robić za bossa, organizować to wszystko, to pochujście mnie, jakby hajsu nie miał. Jebać takie układy, mówię. A Gotti tylko potakuje, no jo. I chyba oba już wiemy, choć żaden nie powie na głos, że skończyło się już chapanie dla Jungla. Więcej nie będzie. Szare chmury jak grube gąbki szorują skórę nieba. Słońce ukrywa twarz przed miastem, kiedy mamy już blisko do South Kilburn. Odpalam Gottiemu połowę z tych 700, co wyciągnąłem z portfela. Trochę humor mu się poprawia. Typ mówi mi, żebym wyjebał się z tej czarnej karty American Express, więc na Kilburn Lane kucam przy kratce burzowca i udaję, że wrzucam tam plastik. Ale kitam kartę w rękawie. Chcę mieć pamiątkę po dzisiejszym. Przecież nie namierzą nas po niej, chyba że ją znajdą. A takiej opcji nie przewiduję. Ciągniemy dalej w stronę South Kilburn. Między bloki, żeby na kwadracie u Bima chcę trochę odsapnąć. Teraz możemy sobie kupić szuflady zioła. Może dwie, albo i więcej. Porządnie się ujarać, wbić do metra na konkretnej bombie i wrócić do wschodniego Londynu. Jak tłumaczyłem Gottiemu dziś rano, kiedy wybieraliśmy się na akcję, dla mnie to ważne, żebym jutro rano wstał wcześniej kulturka, żebym się wyrobił na 9 na wykład na uniwerku i nie spał w auli. South Kilburn. Mamy na dzielni ze 2 czy 3 sklepy. I gdzie nie pójdę po browar czy bletki, czy co tam jeszcze wszędzie na wystawach rozklejone białe plakaty, górą wielkimi czerwonymi drukowanymi literami napis ZAMORDOWANY. Niżej rozpikselowana fota takiego zioma. Wołali go Blooks. Coś tam, że nagroda, 20 koła za wszelkie informacje, zachowamy anonimowość. Pierdu. A było tak, że Blooks wisiał jakąś pęgę swojemu najlepszemu kumplowi Karekanowi, tak chyba z kafla. Wszystkie czarne ziomki z okolicy wyszły na słońce, grzali się przy bloku D, z nimi także Blooks, świeżo z pierla. Odkiwał 1,5 roku za posiadanie z zamiarem sprzedaży, a poszło o to, że wisiał Karakanowi hajs, bo jak siedział, Karakan opiekował się jego panną. Dawał jej kasę na zakupy, fundnął nowy wózek dla gówniaka, zabierał dziewczyny na widzenia, no więc widziało mu się, że Blooks powinien mu zwrócić za to wszystko. No i tamtego dnia, jak wszyscy grzali się na słoneczku na bloku D, Karakan podbija i pyta Blooks, to kiedy oddajesz mi forsę? A Blooks na to chuja dostaniesz, ciulu, se rób co chcesz, więc Karakan miał przy sobie pistolet. Wywalił do Blooksa i w długą. Lipiec, upał, wszyscy siedzą przy ulicy. Tam zaraz obok jest taki park, ciągnie się przed blokiem Wordsworth House. Gotti też tam był. Opowiadał, jak Blooks łapał się za klatę, zaraz nad sercem, tam gdzie dostał i tak przez chyba 10 sekund chodził w kółko, bez słowa, a potem padł. Centralnie nie jak w filmach, mordo, mówił. Może Karakan nie odjebałby takiej akcji, jakby nie było reszty ekipy pod blokiem na słoneczku. Ale jak tam byli, a Blooks przy nich tak go zdisował, zero respektu dla niego, to Karakan musiał coś zrobić. A teraz w oknach sklepów wiszą plakaty, bo nie ma żadnych świadków. Nikt nic nie powiedział policji. Każdy, kto tam wtedy był, nawet słowa pałą, nie pisnął, ale wszyscy wiedzą, kto strzelał. Wszyscy. Nawet matka i siostra Blooksa. Potem słyszałem jeszcze, że Karakan spierdolił na Jamajkę, ale miał tam jakiś wypadek samochodowy, makabra, całkiem go rozjebało, musiał wracać na leczenie, w sensie jakby został w szpitalu tam na wyspie, to by skończył cały sparaliżowany. No to przyleciał do Londynu, a mundurowi już na niego czekali, zawinęli go od razu, jak wysiadał z samolotu na Heathrow. I tak się nie udało im go skazać. Nie znaleźli żadnego świadka. No i z paraliżem też nie było chyba tak źle, bo w zeszłym tygodniu widziałem go z jakąś panieną w lodziarni Queens. Choć mój ziomo, co też go widział, mówił, że typ jedną stronę ryja ma rozjebaną jak dwie twarze z Batmana. No ale skąd mieliby mieć świadków, jak nie z South Kilburn? W sensie, wychodzisz rano ze swojego bloku, podbijasz do sąsiedniego, gdzie się grzeje całe towarzystwo, jarają se, gadają, co tam jeszcze, widzisz wroga, kłócicie się, zabijasz go jak stał i wracasz na chatę. Minuta spacerem biegiem, 20 sekund. No więc teraz już wiecie, jakie to miejsce. Zamknięte, odcięte. Bloki stoją między Maida Vale, tamto same wiktoriańskie posesje z czerwonej cegły i domy z kolumnami u drzwi przy wysadzanych drzewami alejach.
a stacją kolejową Queen's Park. Tam główne ulice rozchodzą się w małych dzielnicach, gdzie w każdej jest zupełnie osobny styl życia. Jak się idzie od Maida Vale, to prosto Malvern Road. Miniecie Totalizator, mięsny, dwie chińskie knajpy z żarciem na wynos. Po lewej będzie taki zielony osiedlak na Winklu, potem syfiaste domki z talerzami satelitarnej wszędzie na dachach. Po prawej przy placyku poczta, która zawsze ma opuszczone żaluzje, a na nich czarnym sprayem nastrzelane pełno tagów. No i właściwie już jesteście na wejściu do dzielnicy South Kilburn. W sumie to jeszcze zanim tam dojdziecie, już prawie czujecie jak to jest, bo widzicie te wszystkie rzędy niskich bloczków, co je mijacie, a za nimi wielkie brązowe wysokościowce, wyglądające tak, jakby spadły tam z nieba, takie masywne, że zaryły w ziemię. Wystarczy 10 sekund marszu Malvern Road i już wiecie, że to nie jest normalne miejsce. Po środku chodnika widzicie słup w śliskiej farbie przeciwspinaczkowej, a na nim kamerę. Pod nią jeszcze na wszelki wypadek koronę cierniową z ostrych metalowych bolców. I ta kamera autentycznie się porusza, obraca, spogląda to w jedną, to w drugą stronę drogi. Widziałem nawet, jak mnie śledziła. Powoli przesuwała się za mną, kiedy przechodziłem. Dalej, przy Malvern Road jest kolejny taki słup z kamerą. I potem już bloki. Najpierw Blake Court, a przy nim Dickens House, 18 pięter. Górują nad człowiekiem, zalewają sinym cieniem. Jeśli podejść zbyt blisko, czuje się też wtedy ziom ciągnący od pordzewiałego żelbetu. Ciszę, sączącą się ze wszystkich okien tak blisko wybuchu. Mijając bloki, wychodzi się na parczek, właściwie tylko otwarty z płachetek trawy. Łypią na niego z prawej te brązowe wieże. Jest tam też kolejna z tych kamer monitoringu na słupie podpięta do jakiegoś niewidzialnego centrum kontroli gdzieś tam. Za parkiem jest Carlton Vale. Taka długa ulica przecinająca osiedle w pół. Sznury samochodów pędzą w jedną i w drugą stronę. Wszyscy jadą gdzieś indziej. Tutaj nigdy nikt nie staje. Był czas, że nad Carlton Vale była betonowa kładka, niby most, łączący obie części osiedla, jakby chciano zachęcić mieszkańców, by spędzili tu całe życie, bez potrzeby opuszczania go nawet dla przekroczenia ruchliwej ulicy, by byli wśród bloków także wtedy, kiedy krzyżowali szlaki z tyloma innymi ludźmi. Po drugiej stronie Carlton Vale jest sektor Pila. Wybetonowany placek otoczony blokami o elewacjach w szarościach, błękitach z białymi balkonami, a po środku sektora, przed kolejnym rzędem przykurzonych sklepików i niskich bloków, kolejna kamera nad wieńcem metalowych bolców z tabliczką teren monitorowany. Ta kamera rejestruje obraz. Zawsze widzę, jak się obraca, śledząc ziomów wędrujących po sektorze, bo tamtą stronę South Kilburn nazywamy sektorem, a te z rdzawymi blokami bliżej Malvern Road, blokiem D. Kiedy sprowadziłem się na South Kilburn, miałem 17 lat. Mieszkałem u wujka T na bloku D, w Blake Court, pięciopiętrowym bloku koło Dickens House. Na wejściu na klatkę wiecznie czaiły się ćpuny, spocone, klejące w ustach pogniłe czarne zęby, żółte oczy, skisły smród od ciuchów, kombinowały skąd tu coś wyhaczyć, żeby trzepało, a masa ziomów z South Kilburn cisnęła się na otwartym tarasie takiego bloku, co się nazywał Wordsworth House, koło Dickens House. Jednego z tych wychodzących na ten niby park, a dalej to raczej nikt się nie wypuszczał. Choć zaraz koło Wordsworth House idzie ścieżka przez park, żeby przyoszczędzić czasu tym idącym na sektor czy tam z powrotem. Tyle, że najczęściej wszędzie na balkonach stali ziomkowie w kapturach, na przyczajce czy gdzieś nie szwenda się ćpun, bagiety czy inny wróg. I lepiej było nie przyciągać ich uwagi. Przypał, ale dopiero jak zacząłem studiować anglistykę, to ściąłem się, że cały ten beton na bloku D na South Kilburn ponazywali po wielkich angielskich pisarzach. Blake Court po Williamie Blake'u, Austen House po Jane Austen, Bronte House po siostrach Bronte, Dickens House po Karolu Dickensie. No i ten blok, gdzie zbierają się wszyscy ziomkowie, ten konkretny, faktyczny blok D, Wordsworth House, na cześć Williama Wordsworth'a. Kiedy tylko wejdziesz do któregoś z bloków, jesteś na monitoringu. W sensie, pomijając wszystkie te kamery na słupach śledzącego każdego, kto porusza się ulicami w pobliżu osiedla i te dużo pośrodku sektora i te na placu zabaw w sercu South Kilburn, no pomijając je wszystkie, no to wchodzisz na przykład do Blake Court, a tam kamera zaraz nad drzwiami wejściowymi. Przechodzisz dalej, a z narożnika lampi się kolejna zamocowana pod usyfionym sufitem, a na ścianie żółta plastikowa tabliczka z napisem obiekt monitorowany, a poniżej wspólnota mieszkaniowa Brent w trosce o przeciwdziałanie przestępczości i wspieranie bezpieczeństwa publicznego. Wsiadasz do windy, a tam też kamera i lustro całe w naskrobanych ksywkach, więc kiedy w nie patrzysz, odbicie masz posiekane na kawałki. Był taki typ. Kurczak go wołali. Jednej nocy latem urządził imprezkę u siebie na chacie w Dickens House.
Kurczak nie kręcił z żadną ekipą, nie robił akcji. Normalny ziomeczek z South Kilburn. Ale jego kuzyn z paroma kolesiami skroili kilku grubych typów z osiedla. Biżuteria, co nie? I się zmyli. Nikt nie mógł ich znaleźć w całym północno-zachodnim Londynie. No ale został problem. Bo ci skrojeni chodzili pod królikiem Baksem. Więc gdzieś koło drugiej rano impreza u Kurczaka szła w najlepsze, gdy nagle wbija tam królik Baks w masy i czarnych ciuchach z glockiem. 9 strzela Kurczakowi w klatę. Kurczak próbuje zwiać, trzyma go adrenalina, chłopak wbiega na galerię i skacze. Tyle, że to drugie piętro w Dickens House, więc jak lądował, nogi sobie połamał. Ktoś tam na imprezie wyłącza muzykę. Słyszał, że Kurczak się drze, żeby mu pomóc. Ludzie wybiegają z bloku, same wrzaski, gadanie, głośna cisza szoku, wibrującego w ciepłym nocnym powietrzu. I nagle z bloku wychodzi Bugs. Podbija tam, gdzie leży Kurczak i pakuje mu 3 kulki w głowę, a potem znika w mroku. Kurczak kona w cieniu pod blokiem, ściskając potrzaskane nogi. Nic nie wie o żadnym Dickensie. Nie patrzy na niego księżyc ani gwiazdy, bo nocna łuna nad miastem wypala pod brzusze nieba w oleistą mgiełkę. Nigdy nikogo za to nie zwinęli. 0 świadków. A jakby teraz chcieć czegoś o tym dowiedzieć, to jakby sam Kurczak nigdy nie istniał. Wrzucicie jego nazwisko w Google i cały chuj. Kiedy psiarnia ogłasza listy niewyjaśnionych morderstw w stolicy, nazwiska Kurczaka na nich nie znajdziecie. Normalnie jakby nie było sprawy, ale kiedy sprowadziłem się na South Kilburn, to była jedna z pierwszych historii, które usłyszałem. Wujek T pytał, czy chodzi o ten tam blok, co z niego, ten chłopak wyskoczył z balkonu, jak do niego strzelili. Upewniał się po prostu, czy ten ktoś, z kim tam rozmawiał, faktycznie miał na myśli Dickens House. Bo dla ludzi takich jak wujek, co na South Kilburn żyją właściwie od zawsze, to główna cecha wyróżniająca ten blok. Ziomki z South Kilburn wiedzą, co się stało. Mnóstwo tych, co tu mieszkają, też pamięta. W sensie w większości wystarczyłoby, żeby podeszli do okien po tym, jak obudziły ich strzały i zobaczyliby Kurczaka na ziemi. Obejrzeliby dramatyczny przyjazd karetek i mundurowych. Ci najszybsi może nawet widzieliby ostatnie chwile chłopaka, zanim jeszcze królik zmył się i znikł w ciemnościach. Raczej to wszystko pojebane. Ale w sumie dla tutejszych ziomków to niezupełnie. Tak naprawdę totalnie im to pasuje. Jeśli już, to nawet wyznacza model życia dla młodych silnych. Widać, jak przemoc staje się natchnieniem dla tekstów, kiedy cisną rapsy czy grają o wwożeniu się z bronią, stukaniu typów. Bo tutaj dla niektórych wszystko kręci się wokół robienia renomy. Za nic nie można okazać słabości, nie wolno być cipą, co komuś odpuści. Jeśli bez reputacji jesteś nikim, brutalna zemsta staje się niemal zbawieniem, odkupieniem. Choć król ich nie zajebał przecież żadnego z typów, którzy faktycznie skroili mu ziomków. Wiedział, że kuzyn Kurczaka i wszyscy ci, którzy rzeczywiście chciał dorwać, zrozumieją komunikat i pewnie już nigdy nie pokażą się w tej części Londynu. Skoro nie da się uderzyć wroga bezpośrednio, walisz w krewnych czy przyjaciół. Bo chodzi o pokazanie, że możesz, a nie, że zrobisz coś ostatecznego albo rozstrzygającego. Coś, co utnie spirale przemocy czy zemsty. Przekazujesz komunikat, że jesteś bezwzględny, że nic się przed tobą nie ustrzeże. Nawet nie próbuj sobie wmawiać, że w tej zjebanej grze są jakieś reguły. Kiedy wyniesiesz się z bloków, wybędziesz gdzieś do centrum Londynu, powiedzmy no gdziekolwiek, byle było normalnie, i przekonasz się, że o tych niewyjaśnionych morderstwach nikt nawet nie słyszał. Nie widział tych kiepskich zdjęć ze sklepów w cieniu wysokościowców. Jedziesz sobie autobusem czy metrem i nagle z jednej rzeczywistości trafiasz do innej, ale przecież nosisz w sobie całą tą wiedzę. A centralnie pojebane jest to, że te plakaty wiszą akurat tylko tam, gdzie ludzie nie pójdą na współpracę z pałami. Tutaj temat krótki. Jebać prawo, zgarniać hajsy jak tylko się da, kraść, strzelać, dealować, zysk przepuścić na diamenty w zębach czy odjebanego w brylanty rolka, czy co tam jeszcze. Ruchać dupy, walić wiadro do ujebania, olewać ćpunów, co wyglądają jak półmumie i czają się po klatkach schodowych. Żyć na pełnej kurwie i nie robić sobie przerw na myślenie, bo nigdy nie wiesz, który dzień będzie dla ciebie ostatnim. Typy takie jak Królik Bugs i inni, ci co centralnie weszli w bandyterkę, wychowują młodych, pokazują im jak żyć, jak być bezwzględnym, że liczy się tylko kasa i status. A dzieciaki szybko się uczą, że w takim otoczeniu żaden akt przemocy, wyzysku, co tylko, nie może być niesprawiedliwy, bo takie jest życie. A jest brutalne. Jak coś się dzieje, to szybko. Policja to tylko kolejny element przemocy dziejącej się wśród bloków. I nie chodzi tylko o wbitki i rewizje, co się zdarzają całkiem regularnie, ale na przykład raz radiowóz przyjechał u ziomka, co przychodził na dzielni przez ulicę, od głupi wypadek. Ale na miejsce pierwsi przyjechali atekowie. Uzbrojeni mędziarze, wyskakujący ze srebrnego merca, w kamizelkach kuloodpornych, z palcami na cynglach, BM-ów, MP5. A dopiero potem zjawiła się karetka. A ile rzeczy w ogóle się nie zgłasza? Szczególnie pobić, porwań, napadów. No bo jak zrobisz dealę, z
puszczasz na blokach krach czy heroiny i wpada ci na kwadrat paru typów, skroją cię, przejebią pistoletem. Może nawet trochę potorturują żelazkiem czy czajnikiem w rządku. To nie zadzwonisz na policję. Tam ci, jak się dowiedzą, kim jesteś, co robisz, i tak cię zleją. Bo z ich punktu widzenia przez zejście na ścieżkę zbrodni sam wykluczyłeś się spod ochrony społeczeństwa. Gorzej, musisz jeszcze sobie odbić. Musisz się zemścić, bo nawet jak nie odzyskasz hajsu czy towaru, przynajmniej trochę poprawisz reputację. No i w ogóle, jebać konfidentów. Żaden z nas nie ufa pałom. Kto z nimi gada, ten konfident? A kto konfident, ten staje się celem, z automatu podkłada się jako ofiara. Ile to razy widziałem w blokach, jak po oklepie czy nawet zajechaniu kosą, jak już ziomki pozbierają gościa z ziemi, bo zebrał nokaut i kopów na ryj, to albo po prostu wskakują w furę, którego się cisną do szpitala, albo jak nie było tak źle, idą do któregoś na kwadrat, obmyć rany, koszulką zatamować krwawienie, jeśli w robocie był nóż, ale nie zahaczyło kluczowe narządy czy główne naczynia krwionośne, to posklejesz plastrami i odkazić, a potem znieczulić się chwastem i browcem, pielęgnować gniew. A skoro nikt nie pójdzie do psów, to się też czasem ziomka zawinie i woła o okup do starszych braskich. Bo pewnie zresztą to oni właśnie mieli być celem. Grubsze typy. Ci, co robią hajs. Ale są zbyt czujni, żeby ich byle chapacz dopadł, więc porwie się młodszego brata, a ten, o którego naprawdę chodziło, wykłada szmal albo... i nie. I znam paru kolesi, co odwijali takie akcje i nikt tego nie zgłosił na policję ani razu. Kiedyś na przystankach autobusowych wokół South Kilburn wywiesili plakaty informacyjne o operacji Trójząb. O tym, jak anonimowo przekazywać informacje policji. Na jednym było nawet zdjęcie jakiegoś ziomka leżącego w kałuży krwi ze spluwą przy wyciągniętej ręce, a nad nim wielkimi białymi literami: młody, zdolny, a nie żywy. Takich plakatów nie zobaczycie w bogatych dzielnicach czy w centrum Londynu, tylko po blokowiskach. Wyobraźcie sobie oglądać takie kurwa cuda co rano w oczekiwaniu na autobus do szkoły. Zanim wprowadziłem się na blok D, przejeżdżałem tamtędy obok linią 31, od moich starych koło parku Westburn. Zastanawiałem się, jak ludzie tam żyją. Tyle przecież okien w tych potężnych blokach, tyle różnych losów. Jak się im wszystkim wiodło? Wydawałoby się, że w takim miejscu byłoby gwarno, pełno życia, a tam nic. Z zewnątrz widziało się tylko sam beton. Jakby powolne tętno pulsujące w ciszy i okna. Półślepe oczy brudnych szyb. Maska. Może dom to nie jest miejsce, lecz po prostu nieodwołalny stan. James Baldwin, mój dziwani. Przełożył Andrzej Seerowicz. Miałem 17 lat, od znajomego rodziców dostałem taką afrykańską maskę. Z Kongo, z jakiegoś ciemnego drewna, z włosami z siekanych liści palmowych, miała wycięte otwory na usta i wąskie oczy. Nie potrafiłem powiedzieć, czy miały wyglądać na zaspane, czy co. Postawiłem ją sobie w pokoju na regale, ale kiedy matka wchodziła do mnie, zawsze marudziła: nie podoba mi się, po co ci to? Pewnie oburzony klątwą. Palce matki wiecznie są poplamione farbą olejną. Skórki przy paznokciach obgryza sobie bez litości, potem próbuje wyskubać je na równo, ale wtedy krwawią. Wychowywałem się w mieszkaniu pełnym malowideł i rysunków. Nie tylko na ścianach. Płótna stały pod drzwiami, tkwiły w sztapli za kanapą, zakracały sypialnię mamy i jej wyobraźnię. Od kiedy pamiętam, ojciec spał na kanapie w salonie, bo sypialnię mieli cieśniutką i choć kiedyś stało tam podwójne łóżko, któregoś dnia znikło i zastąpiło je pojedyncze, na którym spała matka, plus do tego ich wspólna szafa i komoda, ale matka przejęła całe miejsce na swoje książki, papiery i ciuszki z wczesnego dzieciństwa po mnie i moim bracie, bliźniaku, bo nie umiała się ich pozbyć. W dzieciństwie nigdy się do niej nie tuliłem. Nie ściskałem, nawet zanim zaczęły się nasze problemy, więc mówiła, że jestem jej Sassolino. Kameczek po włosku, jakbym był jakimś otoczakiem, który wybrała sobie gdzieś na plaży i odtąd zawsze nosiła w kieszeni. Czasem opowiada ludziom o tym, jak zabrała mnie do National Gallery, kiedy miałem 6 lat. Łaziliśmy tam godzinami, w ogóle weszliśmy tylko dlatego, że już zamykali muzeum. Mówi, że chodziłem od obrazu do obrazu, a za mną rosnąca gromadka ludzi słuchających, jak komentowałem kolejne malowidła. Coś mi się widzi, że z tym ostatnim przesadza. Takie cieszyło, że choć jednego dzieciaka kręciła sztuka. Z tego, co pamiętam, najbardziej podobały mi się wielkie sceny batalistyczne, gdzie było pełno rycerzy. Jak nie zabijali, to ich zabijano. No więc miałem 17 lat. Wróciłem na chatę z uniwerka, a tu nie ma maski. Wszędzie jej szukałem i w końcu znalazłem wypchniętą, połamaną kratkę wywiecznika w moim pokoju. Cała była w chuj pocharatana i w ogóle na drewnie zostały rysy z białą farbą. W tych palmowych włosach pełno kurzu, miału ceglanego. Poszedłem do pokoju matki i pytam: to ty wypchnęłaś moją maskę do wywiecznika?
A ona na to tak. A ja czemu to zrobiłaś? Ona, że... Bo tak chciałem. I nie lubię jej. A ja, że nie możesz tak niszczyć cudzych rzeczy. A ona właśnie, że mogę. Ja na to spoko. Walnąłem wywiecznik w jej sypialni, cały rozwaliłam, aż widać było cegły w środku i mówię, to jesteśmy kwita. Matka zaczęła na mnie ojczyć, no to powiedziałem, a chuj, i wyjaśniłem jej, że od razu tego dnia wyprowadzam się na South Kilburn. Wujek T wspomniał mi niedługo wcześniej, że ma w mieszkaniu wolny pokój, jakbym chciał coś wynająć, więc wiedziałem, gdzie się podzieje. Moment na wyprowadzkę był zresztą w punkt. Wcześniej zawinęli mnie już kilka razy, w tym nawet tuż pod naszym mieszkaniem za napaść na funkcjonariusza policji, po tym jak próbowałem spierdolić z zatrzymania, miałem przy sobie kosę i szufladę zioła. I choć zawsze było mi bliżej do ojca niż do matki, ostatnio miałem do niego uraz, bo zabrał mojego motylka. Akurat obcykałem, jak go bajerancko wyciągnąć i robić ten myk z kozackim otwieraniem. Mieszkanie starych było już dla mnie domem tylko w sensie wspomnień i znajomego miejsca. Moje łóżko było moje, tak samo drewniany stołeczek przy nim, książki na moich półkach, płyty, nachy w szafie. Nie czułem się jednak w tym mieszkaniu wygodnie, bo salon wiecznie zajmował mój bliźniak Dany. Ćwiczył pasaże na skrzypcach 7-8 godzin dziennie, bo po zdawaniu egzaminów kończących przedmioty w liceum skończył z nauką szkolną i miał szukać szczęścia jako skrzypek. Patka powiedziała, że to jemu należy się salon, a nawet wieczorem, kiedy już skończył, nie mogliśmy się tam z Danym uwalić, wyluzować przy telewizorze, bo jakbyśmy spróbowali, to matka od razu wyłączała grata i stawała przed nim, wpierała nam, że powinniśmy się kłaść spać, choćby była dopiero 9 czy coś. No i całą chatę mieliśmy zawaloną stosami książek i starych gazet i nieotwartych kopert, połamanych krzeseł i starych zabawek. Matka zbierała to nie wiadomo po co. Mówiła, że do swoich dzieł, ale te hałdy tylko się rozrastały i miała tam jeszcze słowo daje ze 3 biurka, każde zajebane papierami, także nawet nie mogła z nich korzystać. Nie mogłem nawet słuchać w swoim pokoju muzyki, tylko na słuchawkach, bo szlak ich trafiał, jak słyszeli rap, grime, czy co jeszcze mnie kręciło. Raz po jednej kłótni matka weszła mi do pokoju, wygarnęła wszystkie moje cedeki z rapem, każdy złamała na pół i wywaliła do kosza. Dzień później, jak wyszedłem do szkoły, zdarła ze ścian sypialni wszystkie moje plakaty z raperami. Mobb Deep, tam byli Foxy Brown i wtedy to już faktycznie była nie tyle moja sypialnia, co po prostu pokój, w którym spałem. No i drzwi do sypialni miałem rozwalone. Wybity cały górny panel. Więc nawet jakbym się zamykał, to zero efektu. No ale to była akurat moja robota. W pokoju miałem taką miniaturową tablicę do kosza. Matka kupiła mi ją na wczasach we Włoszech. Merch Charlotte Hornets, ale kiedyś po kłótni sięgnęła aż do obręczy, zerwała ją razem z siatką, a potem zgarnęła jeszcze małą gumową piłkę od kompletu i poćgała ją z scyzorykiem. Co go miałem w pokoju, tylko syknęło, piłka klapnęła, pusta. A matka mówi, no to teraz widzisz, jak się kończy nieposłuszeństwo wobec matki. Byłem tym wszystkim tak sfrustrowany, że zacząłem ryczeć palącymi gniewnymi łzami, jak jakiś zasmarkany szczaw, a ona wtedy z minką udawanej litości, tak, płacz, biedna ofiara, byś się wstydził. No to lutnąłem w drzwi, bam, i wyleciał cały panel i tylko poczułem się przez to jeszcze gorzej, bo ojciec na remont tego mieszkania wydał kupę ciężko zarobionych pieniędzy. Wstawili nam do każdej sypialni drewniane drzwi. Ojciec serio ciężko harował, praktycznie 7 dni w tygodniu. Robił rysunki dla różnych gazet i wydawnictw. Jak byłem młodszy, to w tygodniu prawie go nie widywałem. Chyba, żebym się obudził gdzieś o 1 w nocy i zszedł na dół napić się czegoś, wtedy bym go zastał przy stole w kuchni ze szklanką gazowanej wody pod ręką, jak w ciszy cisnął obrazki na papier. Tylko pióro skrzypiało, kiedy walczył, żeby zmieścić się z kolejnym rysunkiem w porannym deadline'ie. Przerywał wtedy, uśmiechał się do mnie i mówił po polsku: nocny Marek. A ja się w niego wtulałem, czując woń potu i znużenia i wracałem do łóżka. Rano zrywał się o 6:00, otwierał na oścież wszystkie okna na dole, nawet zimą, i często wychodził jeszcze zanim zebrałem się do wstania. No i jakoś nigdy tych drzwi nie naprawiłem. Tego dnia, kiedy spakowałem torbę i wyniosłem się, trzasnąłem drzwiami, ale wciąż mogłem przez nie zajrzeć do środka, więc zbiegłem schodami na dół, żeby od tego uciec. U wujka T wiecznie brakowało ciepłej wody na kąpiele. Zawsze było mycie z gąbką i wiaderkiem. Kucałem w wannie. Czasem i tak była tylko zimna woda, aż prychałem i krzywiłem się, lejąc ją sobie na plecy. Ale potem zawsze już czekał na mnie bat dobrego sielska. Na śniadanie talerz smażonych rajskich bananów i twarde sucharki, na kolację koźlina w curry, ryż z groszkiem, panierowane ryby, cały kwadrat pełen tych ciepłych, słonych woni smażeniny ścierających się ze słodkim smrodkiem marychy. Pachniało jak żyzna grzybna ziemia. Ten zapach pokonywał wszystkie inne. Gładził człowiekowi grzbiet nosa i powieki. Bez jaj.
po takich posiłkach spałem jak dziecko. Wujek T miał wieżę, wiecznie puszczał z niej muzykę, roots, reggae, rockowe pościelówy. Jego stare ziomy wbijały z płytami z dubem i cały kwadrat aż chodził od basów, a oni jarali i bujali się do tych kawałków. Jak z hajsem był słabiej, na obiad i kolację była mielonka odsmażana z cebulą i białym ryżem, ale wujek zawsze dbał, żebym był najedzony. Ładuj brzucho, synek, mówił, a jak miał w kuchni ziomków, kiedy akurat jadłem, dodawał, obadajcie, jak młody tu wciąga, się chłopak git futruje. Wszyscy w śmiech, bo choćbym nie wiadomo ile żarów kilogramów mi nie przybywało, zawsze byłem patyczek. Co tam, snupiacz, wołał zawsze wujek, jak lądowałem na kwadracie. Jak wchodziłem do kuchni, kiedy dzielił zioło na szuflady, odpalał mi trochę, mówił, masz synek, trochę jarania i zaraz pytał, a jadłeś już dziś? Kiedyś był Rastusem. Jak już u niego mieszkałem, to pokazał mi raz swoje dredy. Trzymał je w plastikowym worku po tym, jak je obciął. Rzuciwszy rastafarianizm, mówił, że to dlatego, że jak w każdej religii, tam za dużo było bezsensownego pierdolenia. Miał koczura, strupa, co chyba zawsze był ujarany. Wujek T zgarniał go, jak wszyscy bakaliśmy wokół opurtymu z chwasta i gładził plecy zwierzaka, a ten napierał kościstym grzbietem na jego szorstką dłoń. Wujek nie miał u prawej dłoni małego palca, stracił go za szczeniaka, wypadek w fabryce. Nosił okulary i miał potężny bebech, ale to była taka masa, po której szło poznać, że jak był młody, to fest napakowany. No ale życie mija, ludzie się zmieniają. Jak siedział na dole z kastetem w kieszeni, czekał na klienta, co miał kupić szufladę, to mówił wciąż, mógłbym rozklepać typa na klej. Jakby co? Bo ostatnio była na bloku jakaś inba i wujek nabrał ostrożności. Ktoś mógłby spróbować go skroić. Wujek T był ojcem Taza i Nafa. Dwóch typów, z którymi się zaziomowałem przez muzę. Spotkałem ich na freestylu, co go wygrałem w bitwie na mikrofony w Domu Kultury Marian Center w centrum South Kilburn. Takim burym murowańcu. To było, kiedy w T-Mobile, jak się doładowało na cały miesiąc, to połączenia na każdy numer po 18 były darmowe i w finale pocisnąłem po typie Disa. Mordo, twoja stara jest jak T-Mobile. Codziennie po 6 totalnie darmowa. I zasadniczo było już po zawodach. Tłum oszalał, nawet nie miałem jak odpalić reszty tekstu, a potem podbił do mnie Taz i mówi, typie, jesteś zajebisty. Obadaj, robimy taki skład od muzy, chciałbyś może się podłączyć? A ja, no jaha, wchodzę. Wtedy pierwszy raz porządnie trafiłem do South Kilburn i zanim wprowadziłem się do wujka T, wpadałem do niego, kupowałem szufladę, były impry na jego kwadracie w Blake Court. Jaranko. No więc tydzień po tym, jak wygrałem bitwę, staliśmy tam pod Marian Center. Słońce zalewało ciepłym złotem, ceglaną ścianę spływało na nas, gadaliśmy sobie o tym, jak takiego jednego MC, co go wołali Bashi, pogonili z South Kilburn, jak przyjechał na występ tej nocy, co go wygrałem. Taz podwinął rękawek i pokazał mi, że na prawym bicku miał wydzieranego kreskówkowego diabła tasmańskiego z dwoma dymiącymi pistoletami. Powiedział, dlatego wołają mnie Taz, typie. Ale też żyje tak, jak mnie wołają, co nie? I strzelał tymi słowami z centralnie zesztywniałej twarzy, kiedy tak czekaliśmy, aż dołączy do nas reszta. Taz zaczął organizować w Marian Center sesje raperskie. Przez całą resztę wakacji ustawialiśmy się tam co drugi dzień, na parę godzin i tylko jeden po drugim sadziliśmy nawiki do najświeższych grajmowych bitów. W ekipie byli Wredny, Predator, Zamot, Beam, Rejla, Gładki, Ganzior i ja. A Taz nazwał nasz skład Secret Service. Zasadniczo był dla nas jak starszy bracik, bo my byliśmy prawie co do jednego na stole. Chcieliśmy tylko nawijać, ale Taz miał wizję, że wkręci nas w muzyczny biznes. Taz to był jeden z tych ziomków, że jak się z nim chodziło w bloki, to nic, tylko przystawał, żeby zagadać do kogoś, co tam. Starsi się z nim witali, co drugi typ na ulicy wołał, elo Taz, co jest? A on w przelocie unosił tylko pięść i dawał siema mordo gituwa. Czasami nawet jak byliśmy poza South Kilburn, gdzieś we wschodnim czy północnym, wpadał na jakiegoś znajomego, a potem mówił mi, no, zaziomowaliśmy się pod celą. Siedział ładnych parę razy. I zawsze też panny do niego wydzwaniały, nawet jak jej jebał, jak burę suki, to i tak oddzwaniały. No było coś w typie. Nie chodziło chyba o sam wygląd, choć pewnie laskom to też pasowało. Jego skóra miała taki żółtawy połysk, ale jak się na coś zagotował, to wychodziła na nią czerwień. Jakby krew pod spodem aż mu buzowała. Raz chillowałem z Tazem w blokach, jaraliśmy baty na galeryjce przed mieszkaniem wujka T w Blake Court. Wyglądaliśmy sobie na osiedle, słońce zachodziło, rozmazywało horyzont, aż zaczął się zlewać z ciemnością nadpełzającą od góry i mówię, typie, obadaj jaki zajebisty widok, byłoby w pyte ujęcie w filmie, jest tak? Nawet nie spojrzał. Daję tylko snupiacz, szczerze, całe życie to oglądam, nic specjalnego tu nie widzę.
Tylko bloki i okna, więc nie kumam, o co ci tu... A potem charknął za balustradę, zbiegł po schodach i wypadł z bloku za winkiel do sklepu po chipsy i bledki. Ale jak się już ze mną zjarał i byliśmy na kwadracie u jakiejś dupy czy coś, to szczerzył się tak, że prawie oczy mu się zamykały. Szczególnie jeśli wciąż było jarane, a prawdę mówiąc zawsze było. I nawijał wszystkim w pokoju, że jestem jego ziom i nikt nie ma się do mnie dopierdalać. A jak mówiłem mu coś ciekawego, to był cały, no nie gadaj. Jakby w tym momencie nic na świecie go bardziej nie interesowało. No serio. Potrafi sprawić, że człowiek czuł się wyjątkowy. Słowa czy zamiary Taza wydawały się zawsze niepodważalne. Aż raz usłyszałem, jak wujek Ti wołał na niego Tazłan. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Pełną wersję oraz e-booka i książkę papierową znajdziesz na wobling.com i w aplikacji Wobling. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o najlepszych audiobookach, zasubskrybuj nas już teraz. Wobling.com. Czytanie zdarza się wszędzie.